Dobrze, dobrze, Duduś, dupeczko, to lecim na Szczecin. Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy dla was materiał z gry World of Warships. Po raz kolejny jesteśmy w dywizjonie nie z kim innym, a z samym Grzechem 40. Witaj, Grzechu. Witam, witam, witam ciebie, Dudusiu, witam szanowne, szacowne zgromadzenie, towarzyszym, witam pana prezydenta, pana premiera, pana papieża, pana Donalda Trumpa, tak, tak, bardzo serdecznie powituję. No, już jak przywitaliśmy się ze wszystkimi, to warto wspomnieć, że dawno bardzo nie graliśmy w World of Warships, ja ponad miesiąc ze względu na kontuzję swojego komputera. Natomiast Grzechu, nie wiem dlaczego, ale w każdym razie, no dawno, dawno, nie dawno ostatnio razem pływaliśmy, minęło już sporo czasu, weszły kolejne aktualizacje w grze World of Warships. Ja, jak widzicie, wystartowałem z nowym okrętem premium, okrętem włoskim, jakim jest Duca d'Aosta, pierwszy okręt włoski w tej grze, krążownik premium 6 tieru, dostałem go w prezencie, za co bardzo, bardzo dziękuję. Piękny okręt, fenomenalnie wyglądający, ciekawostka, za dużo o nim nie wiem, z tego co orientowałem się, to wiem, że tutaj zdecydowanie poleca się strzelać z pocisków przeciwpancernych, ponieważ pociski rąbkowo-burzące mają dużo mniejszą szansę na podpałę niż na innych okrętach, co nie zmienia jednak faktu, że bardzo, bardzo się cieszę, że dane mi jest mieć pierwszy okręt włoski w tej grze. No i też przy okazji ma bardzo wielki zasięg torped, o czym też przed chwilą mówiliśmy. Tak, tak, bo warto wspomnieć. Lewo, prawo! Lewo, warto wspomnieć, że mamy tutaj zasięg 12 km i przynajmniej zdradzę wam taki mały sekret, że testowaliśmy, jak to wygląda. W sensie chodziło o to, jak wygląda poziom głośności i inne tego typu rzeczy przy nagrywaniu. No bo jak nie nagrywacie ponad miesiąc, to pewne rzeczy mogą się rozjechać, czy pewne ustawienia. I wtedy się okazało, że te torpedy wystrzelone tak na zasadzie, a niech sobie płyną, no potrafią trafić kogoś tam, kto się nie spodziewa, że nagle z takiej odległości coś mogło przypłynąć. No tak, przed chwilą właśnie rozegrałem bitwę Arizoną, w związku z czym zrobiłem tam praktycznie 100 kafli damage'u, co pozwala sądzić, że teraz kiedy włączyłem już frapsidło, zrobię 2000. No nie marudź, dopiero zaczynamy. Marudzę bogiem, tego mi nie odbierzesz. Nie marudaj. Ja mam tutaj, ja zrobiłem bitwę temu ponad 50 tysięcy na tym krążowniku. Dość długi okręt, jak już zauważyliśmy. Jest jednak no, spory. Kawał kobyły, ale też bardzo, bardzo szybki jak na krążownik. Płynę już prawie 38 węzłów, jest to prędkość jak, można powiedzieć, niszczycielska. O, a propos niszczycieli. Machan. Widzę. Ojojoj, coś utrafię. O, 10 tysięcy. Piękne rozpoczęcie bitwy, jak ja kocham Arizonę. Ja lubię ciebie, słonko, ty moje prosiaczkowe. Niszczyciela trzeba pognębić trochę. No, ja tu w niego celuję. Coś zacząłeś mówić. Zaraz, bo mnie wyspa mnie wyrosła. A z tymi wyspami tak bywa. A już, bo mi nagle wyspa wyrosła. Fajnie się bitwa zaczyna, 22 tysiące teraz zrobiłem, stary. No a widzisz, to jedną salwą. Marudziłeś, że nic nie zrobisz. 32 już mam. Jeszcze bokiem. Hood, tak właśnie. A właśnie, musimy sprawdzić po tej bitwie. Te nowe kampanie, bo to dzisiaj piątek jest, to miało coś wejść. Jest Hood? Zatopię tego Königsberga, tak, dodają go, okręt premium, zatopiony Königsberg, dodają go, ma to jako premkę siódmotierową, przynajmniej tak mi się wydaje, o, tak miało być. O kurde, muszę go mieć, ludziska, Hood był taką sławą. Aczkolwiek tutaj podobno nie jest jakoś super rewelacyjny. Ale ja pierdzielę, sam fakt, sam symbol. Wiecie, ludziska, że ja zawsze lubiłem symbolikę poszczególnych maszyn, zarówno w świecie gry World of Tanks, jak i World of Warships. Tak samo miałem z Arizoną. Czy to jest dobry, czy zły pancernik? Jest po prostu specyficzny. Pod pewnymi względami lepszy od innych, pod innymi gorszy. Można powiedzieć, no pancernik jak pancernik, tak? Ale ja lubię koniecznie Arizonę. Chciałem mieć Arizonę i strasznie cieszę się z tego, że ją mam. Jestem potwornie zafascynowany tym okrętem właśnie ze względu na jej historię i sam wygląd. I z tego samego powodu muszę mieć Hooda, ze względu na jego wygląd i historię. Oczywiście jest to ten słynny, potężny, brytyjski krążownik liniowy, który potykał się z najpotężniejszym krążownik okrętem. Krążownik liniowy, a nie pancernik?
No właśnie, on był klasyfikowany jako krążownik, ciężki krążownik liniowy. Co prawda jego modernizowano wielokrotnie w okresie szlak, mam nadzieję... Krążownik linowy, krążownik... Tak, tak. Jego wielokrotnie modernizowano w okresie II wojny światowej, bo tak naprawdę jest to okręt pochodzący jeszcze z I wojny światowej. Znaczy, o kurde, blisko mnie pierdziuś. To nie wygląda dobrze. Ja zaraz ci pomogę z tym. Ja to od niego postaram się uciec. Tutaj też mam zaraz obok siebie naszego pierdziusia, więc nie jestem tak bezbronny, ale no, blisko jest gościu, niedobrze. Się zamknę, muszę się skupić teraz na nim. Może go wykończę teraz. Włączyłem to, włączyłem sondę. Gdyby wystrzelił torpedy, mam sondę odpaloną. Dobra, dzięki. O, poszły, poszły o torpedy, tak, widzisz? Tak, są, dzięki, super to zrobiłeś. Może bym nawet w nie wpłynął, gdyby nie ty. To się przydałeś. Czasami się przydajesz. Pierwszy raz się przydałem na coś. No na pewno bym złapał dwie, gdyby nie ty. Bo bym płynął dalej przed siebie. Dzięki. Przelew, wystawię ci fakturę, przelew za uratowanie życia. Tak jest, faktura VAT. Odpiszę sobie od podatku. Ja akurat mam zerowy VAT, bo nie jestem na VAT-cie, tylko na książce przychodów i rozchodów, jakby cię to interesowało. I no dobra. Więc ja wystawiam faktury, ale bez VAT-u. No, tak czy inaczej, kończąc wątek, Hood był wielokrotnie modernizowany, go tam opancerzali dodatkowo, w związku z czym potem to już bardziej właśnie w okresie tej II wojny światowej przypominał pancernika i też go niektórzy jako takiego klasyfikowali, więc nie dziwię się, że w grze to jest pancernik. Był rzeczywiście bardzo, bardzo ciężko opancerzony. Do tego stopnia, ja tam pamiętam, dawno temu już o Hoodzie czytałem, interesowałem się jego tematyką w tamtych czasach, jak właśnie... O nie? No przecież se wymanewrujesz chyba, nie? No, se wymanewruję, bo se mogę, ale tutaj mnie chciał zaskoczyć, brzyda. Wiesz, co mnie niepokoi? To, że nikogo na tej flance nie ma. No ja zawracam, bo ty jak zwykle jesteś daleko. I obawiam się, że to jest bardzo źle, dlatego że ja mam wolny okręt, ciężko mi będzie teraz dogonić wrogów. Znaczy generalnie jest źle, bo my straciliśmy 4 okręty już, nie? Jakby tam kto pytał. Nie? No i ktoś nam kapuje C. Owszem. No tak czy inaczej, czytałem właśnie kiedyś o Hoodzie, że jak go potem już tak dopancerzali i dodawali mu i obronę przeciwlotniczą dodatkową i dodatkowe no, płyty pancerza fajnie, i tak dalej, to tam, to siam, to sram, to wam to, to potem się okazało, że go źle wyważyli w taki sposób, że dupa mu troszeczkę bardziej wystawała nad wodę niż przód. Przód został bardziej dociążony, przez co no potem jak już stał się taki naprawdę takim kolosalnym okrętem, to rzeczywiście wpłynęło to na zmniejszenie jego prędkości maksymalnej, niestety. Ja ale ciekawa maszynka, chciałbym go mieć, rzeczywiście. Tak go oglądam. A ja, jeśli chodzi o te nowe premki, to akurat Hood nie jest okrętem, który powoduje u mnie szybsze bicie serca, natomiast jestem ogromnie niedzielnym graczem lotniskowców, ale ponieważ ja lubię japońskie okręty i chcę mieć całe japońskie drzewko, to jak wejdzie okręt premium, ten lotniskowiec, Kaga, o ile dobrze pamiętam jego nazwę, to zamierzam go nabyć, bo chcę mieć okręty premium japońskie, wszystkie, które wejdą. A to masz jakiś cynk, że wejdzie? Skąd to wiesz? Pisali o tym gdzieś? Nie, no bo już Kaga była testowana przez wiele osób, więc obstawiam, że będzie w grze. No ja pierwsze słyszę, dlatego pytam. Ale też się muszę pochwalić, dostałem od widza USS Alabama, w związku z czym, no też mam. O, masz Alabamę? To spoko, no. Gratki. Ja Alabamy akurat nie mam, ale nie jestem jakimś wielkim fanem okrętów amerykańskich, więc... Ja akurat jestem właśnie fanem okrętów amerykańskich, strasznie byłem podniecony tą Alabamą, tym bardziej, że byłem nastawiony do niej dosyć pesymistycznie, tak typowo pejoratywnie, ludzie tak mówią, że to jest taka kupa, że Tirpitz znacznie lepszy, nie wiem, być może i lepszy, przede wszystkim bardziej idiotoodporny, to się rzuca w oczy, bo no, więcej może Tirpitz, podbijać. Jak nie graliśmy, dostał potężnego buffa, jemu zwiększyli zasięg artylerii pomocniczej, teraz możesz zrobić Tirpitza pod artylerię pomocniczą i masz identyczny zasięg na pomocniczej, jak na Bismarku, proszę pana. Tak, słyszałem o tym, tak, obiło mi się to o uszy, ale nie byłem pewien, czy to prawda, bo aż mi się prawda, to dziwne wydało. Jeszcze nie grałem Tirpitzem, ale będzie trzeba go przerobić. A może zagramy dzisiaj na Hood tych nagraniach? Wraca. Może na tych nagraniach dzisiaj zagramy, będzie trzeba przerobić to.
spróbować zagrać trypicem pod artylerię pomocniczą. Sorry, że ci przerwałem, mów. No mnie nie przeszkadza, bo my się na ogół przerywamy nawzajem, więc... Lubię przerywać! Nie no, chutka trafiłem teraz za 12 kafli, więc też fajnie. Ja mam 9 tysięcy i praktycznie płyniemy, nic nie robimy. Jesteśmy w totalnej dupie. Natomiast też powiem 2-3 zdania o Alabamie. Materiał o tym okręcie u mnie na kanale jest, gdzie się wypowiadam o jego plusach, minusach. Ma swoje potężne wady przede wszystkim. Kiedyś wydało tej Alabamie. No mamy na zapasie dyskowym, ale kiedy rzucę to, co teraz nagrywamy, no to już się pojawi w Alabamie. Żeby nie było, że stary był obecnie na zapasie dyskowym, z WoWsa mam jeden klip, więc wiecie, widzicie, chosumicie. Ale ja i tak będę pierwszy i będę pierwszy. No, kontynuując. Nagrałem o tym materiał. I ma wady głównie w postaci pancerza, ale też ma zalety. Potężne działa, bardzo dużo dział i rzeczywiście jak pierdutnie taką salwę, to stary... Mika się cieszy. Uwielbiam ją, bardzo lubię nią grać. W związku z czym bardzo dziękuję za prezent, też jest taki naprawdę solidny. A teraz tą wyspę to chyba wpierdylę. A może nawet nie wszystko. Oj, uważaj. Co to jest La Galsoniere? A, to te francuskie badziewia. Nie pamiętam, z czego ci Francuzi słynęli. Ze spieprzania z pola bitwy. Znaczy historycznie wiem, ale w grze. A, okręt ci chodzi, dobra. No w grze się pytam. Bo historycznie zasłynęli z tego, że są tchórzami. Nie, no że mają białą flagę, znaczy, że ich flaga to biały krzyż na białym tle. No. Belfast, jestem w czarnej dupie. Ja tak popłynąłem na tą flankę, więc teraz nie bardzo ci mogę pomóc, płynę na bajerna przeciwnika. Może nawet niepotrzebnie tu wypłynąłem, no ale już teraz nie będę się zmieniał. Ale no, lubię Arizonkę, tak ci przyznam, Micha się cieszy. Jak tak teraz wróciłem. W ogóle lubię tą grę. Fajnie jest stworzona. Tak, fajnie jest popływać okrętem, chociaż tak jak patrzę, że gram dzisiaj totalnie. No widać, że dawno nie grałem, bo się nie mogę odnaleźć, ale to... Znaczy też nie bójmy się tego powiedzieć, że lama jesteś, nie? No to też, to już, ale to już dawno stwierdziliśmy, nie wiem po co się powtarza. A jakby ktoś jeszcze nie wiedział, no, to niech ludzie wiedzą, że dalej lama. Nawet wielka lama. Dalej lama. Płyń dalej lama. Tak jest. No, a powiem ci, że dużo tu tych przeciwników jest. Dobrze, że tutaj jednak wypłynąłem. Takie gry MMO mają to do siebie, że jeżeli przez troszkę nie gramy, no to trochę też się z wprawy wychodzi. Oczywiście później wystarczy zagrać parę bitew, żeby lamić dokładnie tak samo jak kiedyś, ale jednak te parę bitew trzeba rozegrać. O kurde, stary, tutaj ja pierdzielę. Gościu totalnie nas wymanewrował jakimś niszczycielem, podpłynął zaraz do nas. Widzisz ten dymek zresztą przy mnie. A, płynę tam. Kompletnie, no ninja. Ninja style, niewidzialny chłopak. Kiedy on tu przypłynął, nawet nie wiem. I nagle patrzę, a tutaj obok nas torpedy się pojawiły, ale jazda. Dobra, ja się muszę od tego dymku oddalić teraz. Ale widzę, że Gneisen auto ciśnie równo, prosto w dymek płynie. Niebezpiecznie bardzo, groźnie. Tu masz gremiaszczy, a gremiaszczy? Poczekaj, ja się teraz jestem skupiony na tym dymku, jak go wyspotuję, to od razu mu salwę sprzedam, wiesz? Taki jest plan. Co wyjdzie, zobaczymy. A to nie jest ten dymek na lewą twoją, gdzie ten okręt był wrogi niszczyciel, patrząc po minimapie? Nie wiem, w jakim ty języku do mnie mówisz. On chyba za wyspę uciekł. No, bo ten dymek już się rozprasza. Dobra, to walę do pancerników. Teraz za wyspy pewnie wypłynie, to daj tam pozór. Postaram się bajerna dupnąć. Po przyjacielsku klepnąć go po ramieniu. 8000, ładne salwy. No i Gneisenau. Zbyt agresywnie podpłynął do tego niszczyciela. Bajern? Ja tu płynę razem z tobą, więc jak coś, jak będziesz uciekał, to mów. Tylko że oni do ciebie będą walić. Jesteś. No ten Bayern mnie trochę martwi. No ja tutaj postaram się go dokończyć, tylko jeszcze na salwę go nie mam teraz.
Synciu, przytul coś o dwójka Grzesia. Za cztery kafle mało. Uważaj, bo tu za wyspy zaraz ten Srojtuś może wypłynąć. Jaki Srojtuś, jak ten niszczyciel już nie żyje dawno? Aha. To nawet nie zauważyłem, kiedy padł. Torpedami. Aha. A widzisz. Znaczy bitwa i tak jest przegrana, to nawet po punktach zaraz się skończy, niestety. Owszem. Że jeszcze jedną salwę zdążył oddać. Jeszcze jedną, proszę cię, gro. Jedną tylko. Jedną. Jedną. A dupa jaś. 24 tysiące, troszkę słabo, aczkolwiek to mówię, to trzeba trochę pograć, żeby specyfikę okrętu poznać. Ja 82. No ale zobacz, ty byłeś drugi, a trzeci pod względem expa, więc no to nie, my się nie popisaliśmy. A, byliśmy na siódemkach. No, to było, akurat, nie było źle. No, mogło być zawsze gorzej. Dobra, daj mi chwilkę, ja tam zerknę wszystko co i jak i lecimy dalej. No ja sobie kontener go otworzyłem. Kontenerą. A to ja też, czekaj, przy okazji otworzę kontener. Dawno nie grałem, to tutaj wujku Serbie, super kontener, poproszę. Raz, dwa, dawaj. O nie, jednak mnie wujek już nie kocha. A mnie nie kocha od roku już. Dobra, zaraz wracam. Roztwieraj te wrota tartaru, Janusz. Haj siwo, no dobra, przyda się. Może im być. No to widzisz, utrafiłeś w moje gusta, bo właśnie siódemkę przygotowałem. Wybaczcie, ludziska, że będę cię... Och, a ślinotok. No słyszę, że przełykasz tak dość głośno. Sorry, ludziska, wiem, że to jest potwornie nieprofesjonalne, ale zrobiliśmy sobie małą przerwę i dziabnąłem sobie cukieraska, bo jestem troszeczkę głodny. Tak więc... A przy dziabie również herbatki, to może się ogarnę jakoś. Ja mam jeszcze resztkę kawy, teraz wybrałem shiratsuyu, powoli kończę ten okręt, bardzo powoli. No, ty już go tam od dawna ciśniesz. Tak, tylko że od dawna... Będzie za 3 lata. Od dawna to jest pojęcie względne, no bo tak czasowo, miesiącowo to się rozciąga, ale grać nim to za dużo nie grywałem, bo bez kompa ciężko. No jak ze mną grywasz, to często go brałeś, to pamiętam. To fakt. Na ostatnich nagraniach często go brałem, teraz też go chcę wziąć i to tak. North Carolina, ma dziewczyna. Karolina, to dziewczyna. Ma jedyna. No. I 4 pancerniki 8 tiera do tego. Lewo, prawo, środkowo. No, płynę tak w stronę BC przede wszystkim. Najpierw spróbuję do BC podpłynąć. Dobra. Ogólnie, ludziska, ja sobie cisnę Colorado, również niespiesznie, tak samo jak Duduś, niemniej jednak nie jest to pancernik, za którym specjalnie przepadam. Wszyscy narzekają na Nowy Meksyk, mnie się on podobał, miał dużo dział i rzeczywiście przyjemnie mi się nie grało. Nie, wszyscy narzekają, no New Mexico ogólnie jest dobrym okrętem, to bardziej na Colorado więcej ludzi narzeka. No, nie wiem w jakich środowiskach się obracasz, mój drogi, ale no moi znajomi głównie właśnie na Nowy Meksyk nam narzekali. Natomiast... Dziwny pan znajomych. Nie oceniam, tylko mówię. Nie, ale rzeczywiście ludzie mi pisali, że Nowy Meksyk to kupa, jak grzechu dojdziesz do Nowego Meksyku, to mina ci zrzednie. Wcale tak nie było. Przyjemnie się tym okrętem grało, był bardzo fajny, miał dużo dział. Jeden z lepszych pancerników, nie? Tak, fajny, naprawdę fajny. Ale Colorado to... no nie. Bardzo wolny, jeszcze wolniejszy od poprzednika, mniej dział, nie przemawia do mnie. Oczywiście, no, tym jak wszystkim innym ugra się bitwę do dupy, ugra się bitwę zarąbistą, wiadomo, ale no, mimo wszystko, coś mi to nie pasuje. Też wychyły takie jakieś koślawe. Co my tutaj Bismarka mamy? Proszę, poczęstuj się, bracie. Towarzyszo. O, już widzę, że przestrzeliłem za jego plecy. Za daleko. A może nawet i nie. No idealnie będzie go za 1000. Co ja zrobię z tym dobrobytem? O, nasz Bismarck się na wariata wyrył przed całą ich flotę. Srojtuś, gdzie ty tam kręcisz? Co ty to zakręcasz, no? Bestia, nie człowiek zakręcił, no. Widziałeś go?
No i teraz go przez to nie trafię pewnie. No właśnie. Jak powiedziałem, tak też się stało. Jak przejąłem punkt B, mogę stąd spadać, żeby mnie nie wyspotowali. Spadaj, spadaj. Spadam. Ja tu mam tirpicika, który tak płynie ledwo co na pół gwizdka, no ale teraz przyspieszył, no znowu mogę nie trafić. Właśnie to jest wadą walenia na taki dystans, że kurczę, niby dobrze celujesz, ale potem wróg coś zrobi i nagle się okazuje, że trafiasz pół kilometra za nim. No, teraz jak puściłem sobie ścianę torwet, licząc, że można jak na ślepo bardziej, że coś płynie, a nic nie wpłynęło, ale punkt przejęty, więc niezłe. A ty jaki masz zasięg torped? 10 km. Widzę, że oni w ogóle odpuścili punkt C. No, ale popłynęli całą kawalkadą okrętów na A. Cała ferajna tam jest, wszyscy, cała rodzinka. Nawet się zastanawiam, czy logicznym by nie było zacząć się jakoś cofać, wiesz? Ja właśnie będę w stronę B obracał, żeby puścić znowu torpedy. Szczor się, pamiętasz siłę mych pestek. Jestem ciekaw, czy chcesz jeszcze? 25 tysięcy. Gość miał z full hapsa, full metal jacket, 100% haps i nagle zostało mu 2800 zdrowia. Myślę, że się ucieszył. Myślę, że też. Mam nadzieję, że docenił to, co dla niego zrobiłem, że tak chciałem go przywitać wśród naszych, wśród braci marinistyki. Braci kapitanów. A propos kapitanów, nie wiem, czy wiesz, że kręcą teraz nowych Piratów z Karaibów. Już nakręcili zasadniczo chyba. No zasadniczo to pod koniec maja wchodzą do kin i inne. No, no. Ale ja wiem, że ty telewizora nie masz, to możesz nie wiedzieć. No, no. W ogóle w kartonie mieszkam. No, nie ja to mówiłem. Nie, no już bez przesady, ale... No, ale faktycznie nakręcili. To jest ciekawe, bo po tylu latach, kiedy to przecież było kręcone? To już jest stara seria. No ale fajne, ja lubię. Ale tak, bardzo fajne, bardzo. Ale zasadniczo zauważ, że z Władcą Pierścieni było identycznie. Bo też jaka była potężna przerwa, taka wyrwa czasowa pomiędzy Władcą Pierścieni a Hobbitem. Nie zabrali się za to od razu, tylko po, nie wiem, 5 latach, czy może nawet z 8? Chyba więcej nawet. No to może nawet z 10 albo i więcej. Nie wiem, ten czas mi tak zapierdziela w życiu. Szpota mam. Ja tam się obracam do ciebie, wiesz, będę zawracał. Szpota, no lepsza szprota, hehehe. A bo oni już tam nas od tamtej strony. Jakie to dowcipasy, widziałeś? Już taki dowciapny, że ło, jak się uśmiałem. No ja wiem. Bismarck się na mnie patrzy. Oj, chyba twoje torpedki zaraz przytuli, nie? Nie, to nie są moje. A to szkoda, bo tak ładnie płynie. Wolno płynie przede wszystkim, nie wiem czemu. No, przytuli którąś. Którąś na pewno. O tak, zebrał. Chłop taś. No dobra, ja tu będę teraz zawracał bliżej wroga. Opłynąłem wyspę. Już tutaj, wow, trafiłem go. A to jazda. Ostra jazda beścimanki. Ogólnie nakręcam w twoją stronę, to chcę powiedzieć. O Boże, nie! 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 Co tam się podziało? Uff. Torpedy? Tak, ale uniknąłem. A od kogo? Nie widziałem tam takiego srojtusia żadnego. Nie wiem, przeżyłem. O, też walę teraz do tego Bismarcka. Zagrajmy słonku, zgadnij kotku, co mamy w środku. Za zero, serio. Masz spota. Aha, zadymiłeś, tak? Kto to śpiewał? T-Love chyba, nie? Jest super, więc o co ci chodzi? No. Nie wiem. T-Love, wydaje mi się, że ta. Też fajna piosenka, smutna, ale fajna. Wbrew swojej nazwy smutna. Ma na razie jestem zajebista bitwa, 727 uszkodzeń. Ja ci powiem, że 45. Znowu nic nie trafiłem, tysięcy, nie? A ja mam 727.
Ale wygrywamy, to sobie zdajmy gwiazdkę zajebistą. A, nie, to ty tysiąca grać. Jeszcze nie zrobiłeś, nie, tak? Nie, ja nie umiem grać. Bismarck chyba... A nie, myślałem, że wpłynie w wyspę, nieważne. Nie umiem grać, ratuju w ogóle. Se ne ume. Se nauczy, to se będzie damage robić. Patrz, strojtuś. Widziałeś go? No widzę go, to syp go. Muszę obrócić działa. Bo ja go spotuję, on mnie nie, bo ja mam lepsze kamo od niego, ale... Ja tu bardziej za spotera robię finish. Nie będzie go ciężko trafić. Ale przede wszystkim domyślam się, że już torbki wypuścił, więc muszę się tutaj jakoś zrewaloryzować z perspektywy mojego płynięcia. Obrócę się do niego przodem. Właśnie to jest taka klucha, jakie to jest wolne. Wiem, że teraz na 3/4 gwizdka płynąłem ludziska, ale ogólnie wolne. A zebiorem torpedę. Nawet dwie. No, zebrałem jedną torbkę, mogło być gorzej. Co? Czemu od przodu zebrałem za 10 tysięcy salwę, co? Położesz. Dajcie spokój. No to było chamskie. Wiesz, że był bokiem, to ja rozumiem, ale od przodu... A, czyli on tutaj cały czas jest, tym srojtusiem. Jest, niestety. W tym B. Nie, ja mówię w B, tam gdzie ja jestem, bo nie przyjmuję kapa. No dobrze, rozumiem. Ja bym chciał wiedzieć, co robią nasze pancerniki, gdzie te łajzy są? Co robi nasz Bismarck na przykład? To. Zainteresuje się kiedyś przeciwnikiem ten Bismarck? Prawda, takie niemoty czasami. Och. Ja się zdenerwowałem. Znasz to też trochę takie żadne prosy. Nie, absolutnie, ja nie mówię, że jestem prosem, nigdy tego nie mówiłem, tylko że wiesz, no kurczę, ma gościu Bismarcka, topowy okręt, trzyma się z tyłu, no. Bo może, kuźwa. I on chyba stoi nawet, ja nie wiem, czy to też Afker nie jest. O, dobra, zakręca to. No mnie tutaj ciśnie North Carolina, bo topowe okręty przeciwnika już nie awkują. Już takie głupie nie są. Co nas stanęła? No, zakręca. Dobra, ja sobie przejmę. Ja nie wiem, co ona robi. Jeszcze raz przejmę kapa B. O, jest Akatsuki. Wiesz co, początek bitwy miałem super, ale teraz jak mi takie kurcze dupo sal wysiadają, że makabra. Spota dostanę. Właśnie dostałem. Już tam płynę do ciebie, wiesz. Bo widzę, że tam wrogowie tam są. Jak ja go trafię tak na pół mapy, no to będzie naprawdę śmiesznie. A, skręcił. Ale no, trafiłbym. Gdyby nie to, że nie trafiłem, to bym trafił. Dobra, ale padł. Wygrana będzie, mało uszkodzeń, praktycznie nic nie zrobiłem, ale chociaż kapa utrzymuje, no to jest dość ważne. Wiesz co, ja mam 55 tysięcy, więc to też nie jest dużo. Ja mam 5 tysięcy. A to jak się zgraliśmy, widzisz? Przypadek? I don't think so. Co tam jest? Colorado jest. Na boku, fajnie. Ale na taki dystans ich trafić to będzie bardzo ciężka sprawa. Właśnie ja bym chciał się do nich przybliżyć, tylko że teraz to już... Myślę, że to jest śliwka po bigosie. U mnie słoik po drzemie? Papier śliwka. Toaletowy po wypróżnieniu. Śliwka po bigosie, tak? Ciekawe. Niektórzy dodają śliwki do bigosu. Ja wiem, że niektórzy. Ja nigdy nie dodawałem, ale znam takich, którzy dodają. Ty, no my tu zaraz wyciężymy, no. Szkoda. Punktami wygramy. Owszem, owszem. Bez nadziei, nie zdążyłem zrobić damage'u. Zbyt szybka bitwa. Znowu wtedy nikogo nie trafił. Taki dystans puszczanie. Tirpitz idealnie skręcił.
Właśnie do mnie Gosiu przodem płynie, niestety. Colorado też przodem. Szlak i teraz odbija jak strzeliłem, no trzymajcie mnie, bo niszczy mnie, nie zdzierżę po prostu. Kolejna salwa psów w dupę. No nic, żadnej torpedy nie zrobiłem w tej... No dla mnie to też nie jest dobra bitwa. Jest wręcz fatalną. Znowu zakręca, jakby mieli, nie wiem, jakiś czujnik. Strzelam, a oni zakręcają w tym samym momencie. A widzisz, jakie ham. Hamstwo, buractwo i prostactwo. Na punkty. Oni za bardzo ten, za daleko grali. My dzięki temu spokojnie to wygramy. Zobacz, ile oni mają pancerników, które mają od jasnej cholery hapsów. To jest problem wielu graczy na pancernikach, że za bardzo grają zachowawczo. Przecież ci goście mogliby bardzo, bardzo dużo przyjąć uszkodzeń. I co z tego? Oczywiście, zgodzę się. To się z tobą zgodzę, mi się. Colorado prawie pełny. No nie! Jestem teraz bardzo zły. Ja się spytam teraz, bo jestem ciekaw, czemu nie pojawiła mi się ikonka, że wyspa mi zastawia, skoro wszystko trafiłem w wyspę. No czemu? Proszę, dajcie mi jeszcze damage. Dajcie damage. Ludzie, nie odmawiajcie człowiekowi. Aha, no to 1000. Okej. Ludzie, rodacy. I jacy tacy. Jestem na głodzie, dajcie damage. No, no i widzisz, prosiaczku, można było, dało się. A czemu taki oporny dotąd byłeś? Ha, trafiłem torpedą w jedną, zrobiłem fraga, super. No dobra, trudno, raz na wozie, raz pod wozem. Ważne, że wygrana, ważne, że wpada exp i tyle. Gwiazdka zbita. A i tak byliśmy pod względem expa drugi i trzeci, więc kapowanie też miało sens pod względem. No pierdzielisz. Wow. Wow, nie skomentuję, naprawdę. Dobra, czekaj chwilę. Czy jesteśmy tacy zarąbiści, widzisz? Nawet no, nie wiedzieliśmy. Czekaj, sprawdzę sobie tam. Nie znaliśmy swojego męstwa.